Dzień dobry, serdecznie Państwa witam dzisiaj na kolejnej 51. części z serii Bóg zachowa swoich. Czy Bóg zachowa swoich? Odpowiedź jest taka, że tak, jak najbardziej Bóg zachowa swoich. Skąd to wiemy? Dlatego, że jeżeli zaprosimy Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca, to On w pełni wypełnia każde serce, do którego zostanie zaproszony. Nie ma możliwości, aby człowiek, który przyjął Chrystusa, pragnął coś jeszcze innego oprócz Chrystusa. Jest to naturalna rzecz, że Chrystus w pełni wypełnia serce. Stąd możemy mieć zupełną pewność, że kto jest raz w Chrystusie, jest w Chrystusie na zawsze. Jeśli ktoś jest raz zbawiony, jest zbawiony na zawsze. Zbawienie jest nieutracalne, niezależnie od uczynków. Nie można go stracić. Jeśli ktoś uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, ma życie wieczne i nie ginie na wieki. I Chrystus jest jedynym obiektem pragnień ludzkiego serca. Mieliśmy w poprzednich odcinkach okazję spojrzeć na wspaniałe Boże prawdy dotyczące dzieła Pana Jezusa Chrystusa. O tym, że On odkupił na Golgocie każdego, kto uwierzył Jemu. I także ostatnio mówiliśmy o tym, że On nieustannie oręduje za każdym chrześcijaninem. Więc dzisiaj w 51. odcinku serii Bóg zachowa swoich chciałbym zwrócić uwagę na osobę Pana Jezusa Chrystusa jako tego, który całkowicie wypełnia serce i to gwarantuje nam to, że zbawienie jest nieutracalne, gdyż jest to niemożliwe, żeby serce, które jest w pełni wypełnione przez Chrystusa, odpadło od zbawienia, odpadło od Chrystusa, choćby właśnie z tego powodu, że Chrystus tam już wypełnił całość i nic się więcej tam nie zmieści. I o tym mówi całe Pismo Święte. Cudownie jest móc powiedzieć: poznałem kogoś, kto doskonale wypełnił moje serce. Znalazłem Pana Jezusa Chrystusa. Tylko będąc w Nim, serce ludzkie może wznieść się ponad przyziemne atrakcje obezwładniające serca bezbożników. Tylko Chrystus może sprawić prawdziwe ukojenie, nieznane i niedane temu światu ani ludziom tego świata. To jest fakt, to jest pewnik, że przeciętny śmiertelnik może wyobrażać sobie, że życie prawdziwego chrześcijanina pozbawione światowej rozrywki, światowego teatru, wymyślnego wypoczynku rekreacyjnego, czy jakiegoś hobby, czy imprez sportowych, musi być życiem naprawdę nudnym i godnym pożałowania. Dla takiego świeckiego obserwatora pozbawienie się tego wszystkiego to odebranie sensu życia. Natomiast prawdziwy, rzeczywisty chrześcijanin nie tylko nie pragnie ich, ale od nich stroni. Dla prawdziwego dziecka Bożego, dla chrześcijanina, są one ostatnią nudą. Oczywiście dotyczy to prawdziwych chrześcijan, a nie tylko nominalnych pozorantów z nazwy. Chodzi mi o narodzonych na nowo ludzi, a nie o ludzi, którzy zostali pomalowanymi na chrześcijańsko-buddystami lub innymi dziwnymi tworami okaleczonymi przez fałszywe ludzkie doktryny. Niestety wielu z tych, którzy mianują się chrześcijanami, podają się za chrześcijan, daje się wmieszać w próżne marności tego świata. W niedzielę można ich czasem nawet zobaczyć w kościele, w zgromadzeniu, na zebraniu zborowym, i przystępują może nawet do stołu pańskiego, ale poza niedzielą, poza dniem, kiedy wspominane jest przez łamanie chleba
śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. W tygodniu widać ich na koncercie, wyścigach, tańcach i innych miejscach próżności. I oczywistym jest, że osoba taka nie ma pojęcia o Chrystusie jako obiekcie pragnień serca. I to jest rzecz oczywista. To doprawdy niepojęte, jak ktoś, w kim tli się iskierka Bożego życia, może czerpać przyjemność z gonitwy jakichś psów, w gonitwie za próżnościami tego bezbożnego świata. Prawdziwy chrześcijanin odwraca się od tych wszystkich rzeczy i to w sposób niemal instynktowny. A czyni to dlatego, że będąc świadomy oczywistego zła, jakie tkwi w tych rzeczach, nie tylko nie ma na nie ochoty, ale odnalazł w swoim życiu coś daleko wspanialszego, dalece piękniejszego, co zaspokaja pragnienia jego nowej natury. Czy możemy sobie wyobrazić istotę anielską, bawiącą się na bankietach, w teatrze lub na stadionie? Sama myśl jest dalece nieprawdopodobna. To są miejsca obce dla istot niebiańskich. A czymże jest chrześcijanin, jak nie istotą niebiańską? Czymże jest chrześcijanin? To właśnie on jest obywatelem nieba, uczestnikiem Bożej polskiej natury. Jest martwy chrześcijanin dla tego świata, jest martwy dla grzechu, a żyjący dla Boga. Nic chrześcijanina nie łączy z tym światem. Chrześcijanin należy już do nieba. Tak jak Chrystus, jego Pan, chrześcijanin nie jest z tego świata. Czy Pan Jezus Chrystus zabawiałby się rozrywkami, próżnościami i marnościami tego świata? Sam pomysł zakrawa na szyderstwo. A co z chrześcijaninem? Czy powinien dać się znaleźć w miejscach, gdzie próżno by szukać jego Pana? Czy powinien brać udział w rzeczach, o których w sercu swym wie, że są obce Chrystusowi, albo wręcz wrogie Chrystusowi? Czy może udawać się w miejsca, co do których musi przyznać, że Zbawiciel jego i Pan nigdy by nie poszedł na te miejsca? Czy chrześcijanin może bratać się ze światem, który nienawidzi Pana Jezusa, czyli tego, któremu, jak chrześcijanin wie dobrze, zawdzięcza wszystko? Być może dla niektórych brzmi to jak nudne moralizowanie. I tak faktycznie dla niektórych brzmi to jak nudne moralizowanie, to wobec tego należy zapytać, jak ma wyglądać moralność chrześcijańska, jeżeli ma naprawdę być chrześcijańska. Skąd o tym mamy wiedzieć? Z pewnością z Nowego Testamentu. A czego konkretnie Nowy Testament nas uczy? Czy zezwala w jakikolwiek sposób na to, aby chrześcijanin mieszał się w próżności i materialne gonitwy tego świata? Możemy zwrócić uwagę na jednoznaczne słowa naszego Pana w Ewangelii Jana, 17 rozdział, 14 do 18 wersetu. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 14 do 18 wersetu zawiera takie słowa Pana Jezusa Chrystusa. Jam dał im słowo Twoje, a świat miał ich w nienawiści, dlatego, że nie są ze świata, jako i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata,
ale abyś ich zachował ode złego. Ze świata nie są, jak ze świata i ja nie jestem. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje prawdą jest. Jakeś Ty mię posłał na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Posłuchajmy z Jego własnych wypowiedzi, z Jego własnych ust prawdy o naszym miejscu, pozycji i roli w tym świecie. Modląc się do Ojca, Pan Jezus powiedział w tych słowach, że On dał nam słowo Ojca, a świat nas znienawidził, ponieważ nie jesteśmy ze świata, jak On nie jest ze świata i nie prosił, aby Ojciec ich wziął ze świata, lecz aby Ojciec nas zachował od złego. I powiedział o nas Pan Jezus, że nie jesteśmy ze świata, jak i Pan Jezus nie jest ze świata. Poprosił, aby Ojciec poświęcił nas w prawdzie Ojca i że słowo Ojca jest prawdą. I tak jak Pana Jezusa Ojciec posłał na świat, tak i Pan Jezus posłał nas na świat. Czy można wyobrazić sobie ściślejsze określenie tożsamości chrześcijańskiej? Dwa razy w tym krótkim fragmencie Jezus Chrystus, Pan nasz, informuje, albo ogłasza, albo oznajmia, że nie jesteśmy z tego świata, tak jak i On sam nie jest z tego świata. Czy Pan nasz ma cokolwiek wspólnego z tym światem? Ze światem, który nie przyjął i odepchnął Pana Jezusa, przybijając Go do haniebnego krzyża pomiędzy dwoma złoczyńcami? Świat nadal winny jest tego wszystkiego, tak jakby ukrzyżowanie miało miejsce wczoraj w centrum cywilizacji, z pełnym poparciem tej cywilizacji. Więc czy możemy mieć cokolwiek wspólnego z tym światem, skoro świat jest winny ukrzyżowania Chrystusa i to ukrzyżowanie miało miejsce wczoraj w centrum cywilizacji z pełnym poparciem cywilizacji? Chrystusa nic nie wiąże ze światem. Mało tego, świat jest splamiony zamordowaniem Pana Jezusa Chrystusa i będzie przed Bogiem musiał za swoje zbrodnie odpowiedzieć. A skoro świat jest splamiony zamordowaniem Pana Jezusa Chrystusa i będzie przed Bogiem musiał za swe zbrodnie odpowiedzieć, to czy chrześcijanin może mieć cokolwiek z tym światem wspólnego? No więc co sądzi o tym chrześcijanin pielgrzymujący przez świat, który to świat zamordował, ukrzyżował naszego Pana i Mistrza, oznajmiającego, iż nie jesteśmy z tego świata, jak On nie jest z tego świata? Wynika stąd jasno, na ile bratamy się ze światem, jesteśmy tym samym obcy Chrystusowi, obcy Panu Jezusowi Chrystusowi. Co pomyślelibyśmy sobie o żonie, która zabawia się w gronie morderców swojego męża? A jednak dokładnie to czynią ci, którzy nazywają się chrześcijanami, a mają udział w tym świecie, bratając się z tym światem. I tu nasuwa się pytanie, co zatem mamy czynić? Czy mamy wyjść z tego świata? Bynajmniej, w żadnym wypadku, bynajmniej, bo
Czy mamy wyjść z tego świata? No w żadnym razie nie, bynajmniej. Pan nasz wyraźnie powiedział, nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. I to przed chwilą czytaliśmy w Ewangelii Jana, 17 rozdział, 15 werset. Chrześcijanie są na świecie, ale nie ze świata. Oto fundamentalna chrześcijańska zasada. Podobnie jak na przykład płetwonurek w głębinach zginąłby, utonąłby natychmiast, gdyby nie tlenowa aparatura łącząca go z powierzchnią albo z butlą tlenową. Czym więc ma zajmować się chrześcijanin? Jaka jest jego misja? No ta misja jest oczywista. Tak jak Pan Jezus powiedział w tej modlitwie, ale też jest podobnie powiedziane w Ewangelii Jana 20 rozdział, 21 werset. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I w Jana 20, 21. Ewangelia Jana 20 rozdział, 21 werset. Rzekł im wtedy Jezus znowu, pokój wam, jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Tak i ja was posyłam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Tak więc misją chrześcijanina nie jest zamknięcie się w jakimś zamkniętym budynku, być może klasztorze lub zakonie, czy też wstępowanie do jakiegoś bractwa pustynnego, czy życie w odosobnieniu, nic z tych rzeczy. Mamy przemierzać przez różne sfery życia i w nich przysparzać Bogu chwały. Nie chodzi tu jedynie o to, czym się zajmujemy, lecz o to, jak to czynimy. Jeśli Chrystus jest naszą siłą przewodnią, kierownikiem i jedynym obiektem zainteresowania naszego serca, wówczas wszystko się powiedzie, bo wybrane i wykonywane jest według Jego woli. Jeśli On nie jest takim dla nas, wówczas nic nie wyjdzie. Dwoje ludzi może zasiadać przy stole do posiłku. Jeden będzie jadł po to tylko, aby zaspokoić swój apetyt, a drugi natomiast spożywa dla chwały Bożej jedynie po to, by utrzymać ciało we właściwym zdrowiu i formie, jako naczynie Boże, świątynię Ducha Świętego, narzędzie w służbie Chrystusowi. Chrystus Pan ma być naszym wzorem we wszystkim. Prawdziwy to przywilej naśladować Go. Podobnie jak On, my również jesteśmy posłani na świat. Cóż takiego przyszedł On dokonać? On przyszedł uwielbić Ojca. Jak On żył? Przez Ojca ku Jego chwale. Jakie to wszystko oczywiste. Chrystus jest miarą i próbką, probierzem wszystkiego, pomiarem wszystkiego. To już nie jest tylko kwestia tego, co dobre, a co złe, według ludzkich zasad, ale czy jest to godne Chrystusa, czy Chrystus by tak postąpił, czy Chrystus udałby się tam. Zostawił nam przykład, abyśmy go naśladowali, zostawił przykład, abyśmy wstępowali w jego ślady. A więc z pewnością nie szli tam, dokąd nie wiedzie jego ślad. Jeśli tułamy się tu i tam dla naszej własnej rozkoszy, przyjemności, pożądliwości, to możemy być pewni, że jego tam nie znajdziemy. Więc to jest sedno całej sprawy. Zasadnicze pytanie brzmi, dla kogo żyję?
Dla siebie czy dla Chrystusa? Dla kogo żyję? Czy Chrystus jest moim celem? Czy mogę powiedzieć, obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Takie słowa znajdujemy w Galacjan 2, rozdział 20, werset. Galacjan, rozdział 2, 20, werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus, a to, że teraz w ciele żyję, wierzę, Syna Bożego żyję, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I to jest fakt. Za mnie Syn Boży wydał samego siebie. I doprawdy jest to nie do pomyślenia zadowolić się tylko zbawieniem. Samym najważniejszym, pierwszym punktem, ale jednak użyłem słowa tylko. Zbawienie jest owocem trudu i męki Chrystusa. Po to, by w świecie nadal szukać samozadowolenia w dystansie od Zbawiciela? Dziwna byłaby to ideologia. Nie, tak nie jest. Zbawienie jest owocem trudu i męki Chrystusa, Jezusa. Jest owocem męki i trudu Pana Jezusa Chrystusa i to widzieliśmy wielokrotnie. Po to, aby nie szukać w świecie samozadowolenia i po to, aby być blisko Zbawiciela, a nie odwrotnie. Co byśmy pomyśleli o dziecku, które jedynie zainteresowane jest prezentami, jakie otrzymuje z ręki ojca i nie pragnie jego obecności, a nawet woli przebywać w towarzystwie obcych lub wrogów tego ojca? Oczywiście napawa nas to odrazą. A czy nie większą odrazą jest chrześcijanin, który zawdzięczając Panu Jezusowi Chrystusowi wszystko w teraźniejszym i przyszłym życiu, jednak zadowala się życiem w chłodnym unikaniu Jego błogosławionej osoby, nie troszcząc się o sprawę Jego Królestwa i nie przynosząc Panu Jezusowi Chrystusowi chwały. Była to 51. część serii Bóg zachowa swoich i jak widzieliśmy, dowodem na to, że Bóg zachowa swoich jest to, że po narodzeniu na nowo, po uwierzeniu Panu Jezusowi Chrystusowi, Chrystus zamieszkuje serce wierzącego i w pełni wypełnia serce zbawionego swojego człowieka. I nie ma takiej możliwości, żeby Pan Jezus Chrystus został z tego serca usunięty, bo On tam mieszka, jest gospodarzem, właścicielem. I to jest fakt, który skłania nas ku temu, aby wiedzieć, że Bóg zachowa swoich, kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, gdyż zbawienie jest nieutracalne według Słowa Bożego. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.